Dzień dobry, tu Paulina, ale pewnie już mnie znacie. Dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję książki, która dzisiaj ma swoją premierę, więc taka recenzja premierowa, której chcę Was zachęcić do sięgnięcia i pokupienia po tą właśnie pozycję. Więc serdecznie zapraszam! Książką, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jest Grudge v. Kendall, czyli najnowsza powieść wydawnictwa kobiecego i pierwsza, z tego co kojarzę, właśnie powieść tej autorki na polskim rynku. Wszystko zaczyna się, gdy Dalla, a jednocześnie dziennikarka sportowa, ma przeprowadzić wywiad z Brody Aistonem. Kiedy losy tej dwójki się połączą, nic już nie będzie na pewno takie same, a sytuacja, w której stawia Brody Dalle, po prostu jest śmieszna. Ponieważ podczas przeprowadzenia wywiadu on był w samym ręczniku, a że on podobno nie lubi kobiet, które właśnie prowadzą wywiady, to żeby ją sprowokować, spuścił ręcznik, zdjął go, zsunął i stał, no, nago. I tak się właśnie to wszystko zaczyna. A Dalla niby co zrobić, bo z jednej strony, wow, ciacho, jak się marzy. Ale z drugiej, ona jest reporterką, ona powinna być profesjonalna. I powiem Wam szczerze, że po tej książce, no, jak sami możecie spodziewać, wychodzi czysty erotyk. O, oni się spotkali raz już, o Boże, 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 już się kochają i będą z tego robić dzieci. Ale nie. Ta powieść naprawdę się wyróżnia właśnie w tym swoim gatunku, ponieważ to jest coś na typu Mi Sheridan, czyli właśnie takie lekko załapanie tego erotyku, ale jeszcze zostanie w granicach romansu. I to mi się niezmiernie podobało. Co jeszcze mi się bardzo podobało, to na pewno Dalla, czyli nasza Delia, czyli nasza główna bohaterka, ponieważ nie zachowywała się głupio, potrafiła używać rozumu i od razu jak go nie spotkała, to nie skakiwała mu do łóżka. Nie. Ona naprawdę potrafiła postawić na swoim, była uparta, zawzięta i nie dawała się, co moim zdaniem jak najbardziej zasługuje na plusa. Drugie, co mi się podobało, to humor w tej książce. Boże święty, jak ja się przy tej książce uśmiałam. Co chwila miałam banana na twarzy, śmiałam się jak głupia, po prostu teksty głównych bohaterów i w ogóle innych tam drugoplanowych czy trzecioplanowych po prostu były tak wspaniałe, tak cudne. Naprawdę, jak ja sobie pomyślę, jak oni nam teksty rzucali, no, same te cytaty mówią za siebie, ponieważ tu i są ładne cytaty, takie głębokie, ale są i takie, gdzie ja po prostu śmiałam się jak głupia, rodzina na mnie patrzy, siostra się na mnie patrzy jak na głupią i mówi, aha, no to jest w książce, dobra, to nawet nie pytam, o co chodzi. Wiecie. Ta książka, tak jak mówiłam, wyróżnia się na tle swojego gatunku i po prostu cieszę się, że miałam okazję ją przeczytać, ponieważ oprócz tego głównego wątku, czyli relacji między Delią a Brody, jest też wątek narkotyków, gdzie osoba uzależniona stara się wyjść na prostą, być osobą czystą. Jest też motyw uzależnienia od alkoholu, przywiązania się do obcych ludzi. I taki bardzo ładny cytat jest w tej książce. Nie chcę go cytować, ale chodzi o to, żeby nawet w najgorszych sytuacjach szukać tego drobnego szczęścia, który sprawia, że nie tracisz nadziei. I po prostu ta książka to jest właśnie taka moja część, co sprawia, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu powiem Wam, że skończyłam ją czytać wczoraj, znaczy teoretycznie dzisiaj, bo o pierwszej w nocy. Po prostu zaczęłam ją czytać o 21:00. I mówię, dobra, to się przeczytam może 100 stron, to nam do 23:00 ogarnę. Jak zaczęłam to czytać, powiedziałam, że nie wnika w to, że się nie nauczę na matematykę, że może zaśpię na zawodowe. Nie, powoli na to musisz to skończyć. Skończyłam to czytać o pierwszej w nocy i po prostu siedziała jak głupia i o Jezu, jakie to wspaniałe! Naprawdę książkę Wam serdecznie polecam. Świetni bohaterowie, wartka akcja i na pewno się nie będziecie przede mną dziwić. Naprawdę ciekawy romans i nie taki, że wszystko idzie nagle i wszystko nagle bum i oni są szczęśliwi, a potem coś się dzieje i tak i potem nagle, a jesteśmy szczęśliwi, ale nie. To się rozwija powoli i ten związek ich tak właśnie powoli się rozwija, tak jak się powinien rozwijać. Chociaż i tak dla mnie to jest za szybko, ale
I tak, że to jest w 400 stronach ogarnięte i tak jest fajne, to po prostu szacunek. Tym bardziej, że tu jest motyw sportu, który ja uwielbiam. Mimo, że no, futbol to nasz tam filmowy bardziej jest sport, ale sam motyw sportu w książkach to już mi się podoba. I ja wam jeszcze raz serdecznie tę książkę polecam. Wiem, że w marcu wychodzi kolejna książka tej autorki i nie, to jest jedna tomówka jakby, co? Więc ja za mój egzemplarz serdecznie dziękuję wydawnictwu kobiecemu. Wydajcie znać, czy książkę czytaliście, czy macie zamiar, a może w ogóle o tej książce nie słyszeliście i dzięki niej właśnie ją poznaliście. Zapraszam was również na bloga, na Facebooka, na Lubimy Czytać, na Instagrama i na wszystkie tamte media, które znajdziecie w opisie. I ja się z wami żegnam. Na razie.